ogromny zaszczyt rozmawiać z Marcinem Lewandowskim. Panie Marcinie, czy to, że dzisiaj Pan wystąpił na dystansie 1500 metrów, to jest zapowiedź tego, że w tym roku 2017 częściej możemy Pana zobaczyć na tym dystansie, czy powoli ma Pan zamiar odchodzić od 800 metrów? No jeszcze nie, jeszcze mówię. Podkreślałem to niejednokrotnie, nie czuję się jeszcze w pełni spełnionym zawodnikiem na swojej korony konkurencji, czyli 800 metrów. Wiem, że jeszcze wiele do zrobienia przede mną. Marzę mi się medale mistrza świata, nawet Igrzysk Olimpijskich. Wiem, że jest to do zrobienia. No i po prostu ciężka praca i jeszcze póki co dalej będę brnął te 800 metrów, aż się nie zrealizuje, aż spełnię swoich marzeń. Tak. Wspominał Pan o tym, że wciąż się waha, czy wystartować na Mistrzostwach Europy. Czy w związku z tym ma Pan w planach jeszcze jakiś start na hali przed ewentualnymi mistrzostwami, czy to już był ostatni start? To jeszcze nie wiadomo, to jest jeszcze pytanie, na które sam nie znam odpowiedzi. Dopiero dzisiaj usiądę ze swoim bratem, trenerem Tomaszem Lewandowskim, podejmiemy decyzję. Czy biegamy z Belgrad? Jeśli biegamy, to wystartuję tutaj za tydzień w Mistrzostwach Polski. Jeśli nie biegamy, to może uciekniemy do Etiopii na zgrupowanie, a być może pojadę na 800 metrów zmierzyć się z biegaczami w Birmingham. Także opcji jest naprawdę jeszcze wiele, a po prostu dzisiejszy bieg na pewno udzieli mi odpowiedzi na sporo z tych pytań. Mówię, usiądę z trenerem i się zastanowimy. Dziękuję za wypowiedź, życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.